Siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak modować gry typu Resident Evil. Wygląda to inaczej niż z GTA, niż z Minecraftem, niż z niektórymi innymi też grami. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy potrzebować, jest to Fluffy Manager. Reframe Work. I modyfikacja, którą wybrałem do pobrania, jest to ta. Chyba znana każdemu. Muszę uważać, bo na stronie właśnie z Resident Evilami chyba większość ludzi wie, jakie są modyfikacje, więc nie chcę tego pokazywać na YouTubie, żeby nie musić jeszcze podczas montowania blurować, ale nieważne. Dobra, przechodzimy, po prostu instalujemy Fluffy Managera. Reframeworka. I modyfikację, jakąkolwiek chcecie, bo każdą modyfikację instaluje się tak samo. Gdziekolwiek, gdzie chcecie sobie to zainstalować, ja sobie stworzę po prostu nowy folder i wypakowujemy to wszystko, co tutaj jest, do tego folderu. I gdy już się nam to tutaj zrobi, wchodzimy sobie tutaj w mod managera i tutaj wybieramy grę. Jak widać, są wszystkie Resident Evil. Jakieś jeszcze tutaj mamy Street Fightera, Dragon's Dogma, Ghost Runnera, Street Fightera, no wszystkie tutaj gry, jakie można modować przez właśnie Fluffy Managera w taki sposób. I dobra, ja mam wybrane Resident Evil Village i wybieracie tutaj The Film Game Patch i tutaj musicie znaleźć właśnie Resident Evil'a swojego. Ja mam na Steamie, więc moim to jest Disk D, Steam, Steam Apps, Common i tutaj właśnie jest. Mamy, jak widać, są dwa foldery z Resident Evil Village. Jest to Resident Evil 2 Biohazard i Resident Evil Village Biohazard Village. To nas interesuje i ten tutaj plik RE8. I to tyle. To tyle, jak widać, no mods found. I gdy to wybierzecie, to tutaj wam się tworzy folder Games, RE8, moc i tutaj wrzucacie wszystkie modyfikacje. Ja mam Fly Spottera, więc wrzucam go sobie tutaj. Z reframeworkiem robicie inaczej, bo wchodzicie właśnie w... tutaj główny folder Resident Evil i wrzucacie ten input 8DLL i to tyle. Teraz przenosimy się do Fluffy Managera i tutaj Refresh Mod List i jak widać jest Fly Swatter i sobie to tutaj włączamy. Tutaj możemy sobie wybrać kolor, możemy sobie wszystkie włączyć naraz, więc ja tak zrobię, bo czemu by nie. I dobra, to tyle, widzimy się w grze. Dobra, jak widać przy włączaniu już wam się tutaj pokazuje reframework. Tutaj możecie sobie ustawić, czy to ma być takie właśnie takie, czy może inaczej, może właśnie takie. I tutaj mamy różne właśnie takie rzeczy. Dobra, jesteśmy w grze i jak widać ta modyfikacja wymienia wam nóż. W sensie zamiast nożu macie właśnie to. Nie wiem, jak tutaj inne kolory działają. Ale no tak to właśnie wygląda. Za nóż to podmienia. No i jak widać wszystko pięknie, ładnie działa, także... To tyle. Każdą modyfikację instalujecie w taki sam sposób. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że pomogłem. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, będę wdzięczny. I widzimy się już w następnym odcinku.